Emilia Dulnik, OKTV. Jesteśmy na premierze filmu Niewidzialna Wojna, jednego z najbardziej kontrowersyjnych polskich reżyserów, Patryka Wegi. Co na temat Niewidzialnej Wojny do powiedzenia ma Patryk Wega, zobaczycie już za chwilę. To jest generalnie mój ostatni film polski, więc wydaje się powiedzieć, że nie ma lepszego tematu. To nie jest kalendarium sukcesów, stawianie sobie pomnika za życia czy laurka, tylko to jest film o podróży między światłem a ciemnością, o tym, w jaki sposób wchodzimy w życiu w zło, jak wychodzimy z niego, wpadamy w to ponownie, więc myślę, że w tym sensie to jest historia uniwersalna. U mojego boku Justyna Karłowska, która gra... żonę Patryka Wegi, Katarzynę Wegę. Jak gra się żonę Patryka Wegi? A jak mi Patryk zaproponował rolę, nie byłam szczerze bardzo zaskoczona, ponieważ już wcześniej bardzo dobrze się dogadywaliśmy i już Patryk mi coś wspominał, że widzi we mnie taką jasność, taką dobroć, którą też widzi u swojej żony. To Michał Karmowski, cześć. Dobry wieczór, cześć, hej. Powiedz mi, kogo grasz w filmie? Taką bardzo znaczącą postać, przynajmniej dla Patryka i w życiu Patryka, Sławka Opale. To był policjant, który brał udział też w takiej serii, którą Patryk kiedyś kręcił, Służby Specjalne. O pracy na planach Patryka krążą trochę legendy w kuluarach. Ponoć jest bardzo energetyczną osobą, której często też puszczają nerwy. Czy było tak podczas kręcenia Niewidzialnej Wojny? Tak, myślę, że dobrze słyszałaś. Puszczają mu nerwy na pewno. Wszystko jest na jego głowie. On jest mózgiem całej operacji, więc się nie dziwię. Współpraca z Patrykiem jest dość ekstremalnym wyzwaniem. Patryk wymyślił, żebym przed rozpoczęciem zdjęć 3 doby nie spała. Po czym na planie wymyślił sobie szatański pomysł, żeby mnie oblewać lodowatą wodą, a był to październik. Amelia zagrała scenę. Kochanki Patryka. Jak się gra kochankę Patryka? Bardzo dobrze. Może to nie była jakaś duża ilość scen i były dosyć dla mnie wymagające, bo to mój taki debiut aktorski, ale naprawdę świetnie się czułam przed kamerą i praca z Patrykiem to jest czysta przyjemność dla mnie. No moja mama się popłakała po 50 stronach scenariusza. Wiadomo, że rodzice wypierają pewne rzeczy, więc pytała, czy naprawdę ja coś takiego zrobiłam, powiedziałam i no moja żona też była przeciwna temu filmowi, uważała, że to jest niepotrzebne, natomiast ja miałem silny imperatyw, poczucie, że robię to po coś, tak, mam jakąś misję w tym przypadku. Niestety nie udało się porozmawiać z aktorem, który gra główną rolę, Rafałem Zawieruchą, ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak wypadł Rafał w tej roli, zapraszamy do kin, film już od 30 września. Zapraszam do kin. Jeśli podoba Wam się nasz kanał, dajcie suba. To jest generalnie dramat. W moim życiu. Jakiego w moim życiu. Okej.